Adam Kszczot, gdy mówi się o nadziejach olimpijskich, to jest pan wymieniany w tym gronie bardzo często, prawie zawsze. No, podobno tak. Zobaczymy, jak teraz minie ten okres odpoczynku, okres zbierania sił, okres determinacji przede wszystkim, łapania tego, co najlepsze było do tej pory w karierze. I zmagania olimpijskie. Tam będzie potrzebne przede wszystkim odrobina szczęścia i dużo spokoju. Ten spokój póki co mi towarzyszy bez jak najmniejszych zachwiań i oby tak zostało. Zdradzi nam pan sposób na koncentrację w tych ostatnich chwilach przed biegiem. No mam pewne techniki, które pozwalają mi na wprowadzenie się dosyć szybko w taki stan pewności, w stan dobrego samopoczucia, skoncentrowania. Także wolałbym tutaj tej tajemnicy do końca. Rozmowa ze sobą. Do końca, tak można powiedzieć? Można powiedzieć, że po części tak. Rozmowa ze sobą, wizualizacja, kilka elementów technik, które mocno się przydają i pozwalają naprawdę na wiele, wiele, wiele dobrego. Na szczęście coś pan zabiera ze sobą do Londynu? No już raz słowo się rzekło i mam, można powiedzieć, taki jeden talizman, numerek startowy z Rieti z zeszłego roku, gdzie uzyskałem swój rekord życiowy, bliski rekordowi Polski, minuta 43:30. I cóż, no ten numerek nie odstępuje mnie przez cały sezon halowy, teraz cały sezon otwarty. No i tym razem też ze mną powędruje na pewno. To tyle na temat talizmanów, chociaż przede wszystkim wolałbym zabrać dużo szczęścia i ten spokój ducha ze sobą. Mam nadzieję, że to uda mi się przede wszystkim spakować do tej torby. To tego życzymy, do dużej torby, tak. Dużo szczęścia i spokoju ducha.